Nie będzie przynajmniej na razie platformy widokowej na wieży sądeckiego ratusza. Od wielu lat zabiegał o to radny Artur Czernecki. Miał być to sposób na ożywienie starówki i przyciągnięcie turystów. Pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem władz miasta jeszcze 2 lata temu. Wiceprezydent Artur Bochenek deklarował, że wieża ratuszowa zostanie udostępniona mieszkańcom. Wówczas obowiązywała jeszcze umowa z operatorami telefonii komórkowej na wynajem pomieszczeń strychowych. Miasto podjęło jednak w tym roku decyzję o przedłużeniu jej na kolejne 5 lat, a projekt uchwały został przedstawiony radnym. Nie wiem, co się stało. Miał pan prezydent, dał zobowiązanie nawet w mediach, jak odpowiedzi na interpelację moją, że oczywiście należy zwrócić uwagę, do kiedy jest umowa dzierżawy i trzeba ją przypilnować, żeby ją już wcześniej wypowiedzieć. No niestety nie doszło do wypowiedzenia umowy, a wbrew pozoru nawet pozwolono w tej chwili na zablokowanie tej inicjatywy, z którą się utożsamiali mieszkańcy miasta Nowego Sącza. Jestem gorącym zwolennikiem tej wieży i takiej wieży widokowej jako atrakcji turystycznej Nowego Sącza. Myślę, że każda atrakcja turystyczna w Nowym Sączu jest istotna, żeby przeprowadzić generalny, gruntowny remont nie tylko wieży, ale całego ratusza. Potrzebna jest w ratuszu winda, której brak, dostęp do osób niepełnosprawnych. Cały remont ratusza, płyty rynku kosztuje około 30 milionów złotych i bez pozyskania środków zewnętrznych niestety nie ma możliwości na realizację takich inwestycji. Miasto z tytułu najmu wieży ratuszowej otrzymuje rocznie ponad 130 tysięcy złotych. Pozwala to na pokrycie połowy kosztów rocznego utrzymania budynku ratusza. Pamiętajmy, w budynku ratusza zorganizowane są stałe stanowiska pracy. Pamiętajmy, że ci ludzie narażeni są, ci pracownicy, na promieniowanie magnetyczne wysokich częstotliwości. Ja nie będę w tej chwili nikomu mówić, jakie to są szkodliwości dla zdrowia. Wprawdzie badania zostały przeprowadzone, ale 17 lat temu, w 2004 roku, jak zapewniał jednak dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Michał Sach, badanie jest bezterminowe, a jego wyniki pokazują, że w żadnym pomieszczeniu ratusza oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie jest większe niż dopuszczalne normy. Normalną praktyką jest w każdym mieście, bo w mieście jest to szczególnie utrudnione, zwłaszcza w centrach miast, że na najwyższych konstrukcjach powstają nadajniki. Tak samo mamy nadajniki na Bazylice Świętej Małgorzaty i chyba nikt nie pyta o to, czy stwarza to jakieś zagrożenie dla wiernych uczestniczących regularnie we mszy świętej. Z kolei radny Leszek Zegzda przypomniał, że jak na razie wieża ratuszowa jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych, więc na razie nie będzie jej można dopuścić do użytku. Nie chcę też ośmieszać całej takiej inicjatywy dotyczącej tam wieży widokowej i tak dalej. Wszyscy wiemy, bez dostępu, o czym mówił pan prezydent, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych nikt nie dopuści do użytku. Koszty są, nie tylko koszty, ale w ogóle przygotowanie tego to jest inwestycja naprawdę na kilka lat. Szanowni Państwo, nie szukajmy, nie podpierajmy się osobami niepełnosprawnymi, bo ja bym ostatnio, podejrzewam, że Państwo w większości byliście w Sandomierzu, chwalicie się tym. Proszę bardzo, wejście na Bramę Opatowską. Czy tam osoba niepełnosprawna się dostanie? No nie, takie samo wejście jest po schodach metalowych jak na wieżę ratuszową. A wiecie, ile kosztuje bilet? Wstęp kosztuje 10 zł. Normalny 8 złotych ulgowy. Mając na uwadze autokar jeden dziennie, korzystający z tej atrakcji, 50 osobowy razy 10 zł, jest to 500 zł dziennie. Razy 365 dni daje 182 500, żebyście Państwo wiedzieli, jaką by to biznes robicie, wykorzystując wieżę ratuszową na telefonie komórkowym. Ostatecznie projekt przegłosowano większością głosów, a pomysł utworzenia platformy widokowej na wieży ratusza odsunął się na kolejne 5 lat.